Cześć, witam was bardzo serdecznie na kanale Kiko w cyklu poświęconym angielskim klubom przed startem nowego sezonu, czyli jak ładnie mówią Anglicy season preview, e, taka zapowiedź sezonu klub po klubie. Mam nadzieję, że zdążę ogarnąć wszystkie kluby do startu sezonu, bo czasu już pozostało niewiele. Arsenal jest w tej dobrej sytuacji, że przed startem każdy rozgrywek jest wysoko w tabeli ze względu na to, że zaczyna się na literę A, ale to też wielka przyjemność poświęci trochę czasu kanonierom. I chciałbym, żebyście w komentarzach pod tym filmikiem, kiedy już skończę do Was mówić, dawali znać, czy się z tym zgadzacie, czy się nie zgadzacie. Im bardziej się nie zgadzacie, tym lepiej. Wiem, że kibice Arsenalu mogą się nie zgadzać. Podobnie jak pod innymi filmami, tymi kolejnymi kibice następnych klubów, bo zawsze kibic patrzy na klub troszeczkę inaczej. Ja postaram się ten temat ująć tak obiektywnie, jak tylko się da, ponieważ co do Arsenalu, mam sporo mieszanych uczuć. Ale o tym za chwilę. Arsenal zacznie nowy sezon na boisku Crystal Palace na Sellers Park. Sellers Park, o, teraz weszło prawidłowo. Będę tam, będę stamtąd nadawał dla Was wszystkie możliwe e, ciekawe historie związane z rywalizacją w derbach Londynu. I ten początek w wykonaniu Arsenalu, o czym Kibice doskonale pamiętając z poprzedniego sezonu, jest, jak mawia trener Jerzy Engel, szalenie istotny. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że ten słaby początek Arsenalu w poprzedniej kampanii zdecydował finalnie o tym, że Arsenal nie zagra w Lidze mistrzów. To raz, gdzieś to się czkawką odbiło, jednak piłkarzom Mikela Artety. Dwa, ogólnie brak stabilizacji formy tego zespołu. To chyba była taka największa jego bolączka, no bo Arsenal właściwie nie remisował meczów. Albo wygrywał, albo przegrywał. Czasami te zespoły, na przykład Brighton jest takim zespołem, który często remisuje. Te remisy stają się przekleństwem, no bo drużyna ciuła po punkciku, jeden punkt, jeden punkt, jeden punkt, ale niekiedy remis jest po prostu dobry. Arsenalowi w niektórych meczach zabrakło wyrachowania, żeby ten jeden punkt zdobyć i ten jeden punkt byłby na pewno o, czymś wartościowym, czymś, co finalnie na koniec sezonu mogłoby pomóc. Z drugiej strony myślę sobie, że to fajnie, że drużyna Mikel Artety Potrafi być taka bezkompromisowa i potrafi grać naprawdę duże, dobre mecze. Sam byłem na dwóch takich meczach. Miałem okazję komentować mecz na The Emirates derby północnego Londynu, kiedy byli dużo lepszym zespołem od Tottenhamu, zwłaszcza w pierwszej połowie. Miałem okazję być na Stamford Bridge, kiedy pokonali w efektowny sposób Chelsea. To już było bliżej końca sezonu, ale finalnie jednak trzeba ten sezon uznać za przegrany, ponieważ jeśli w maju Czyli na samym finiszu jesteś w top 4 i tracisz to miejsce w top 4 na rzecz swojego odwiecznego rywala z północnego Londynu, to boli to podwójnie. Arsenal to zrobił. A właściwie można powiedzieć, że tego nie zrobił, czyli nie zakwalifikował się do Champions League. To już jest bardzo długa posucha, bo licząca 6 lat, sezon 2.15-2016 jest ostatnim, kiedy Arsenal zakwalifikował się do top 4 i kibice kanonierów mogą być z jednej strony zaniepokojeni, z drugiej strony wydaje mi się, że te ruchy transferowe, zwłaszcza ściągnięcie takich piłkarzy jak Fabio Vieira albo w innej kolejności Gabriel Jesus, Aleksandr Zinchenko czy Fabio Vieira to są naprawdę poważne wzmocnienia. Tuż przed nagraniem dzisiejszego vloga o Arsenalu przeczytałem, że bardzo blisko jest dopięcie Tilemansa, ale Tilemans to jest dokładnie taki piłkarz, jakim Arsenal był zespołem w poprzednim sezonie, czyli gra wielki mecz, a potem dwa słabe, potem świetny mecz, a potem trzy takie sobie. Więc też będzie ten Tilemans musiał mm, się dostosować do nowego Arsenalu, bo jak mnie mam Mikel Arteta chce, żeby to był ten sezon. Mało tego. Chce tego dyrektor techniczny Arsenalu, czyli Edu, który powiedział w bardzo zresztą ciekawym wywiadzie, jakiego niedawno udzielił, że na Arsenal miał plan pięcioletni. Gdyby ta liga mistrzów przyszła w poprzednim sezonie, to byłoby to, byłby to awans przedwczesny. Byłoby to przedwczesne zrealizowanie planu, ponieważ właśnie nastawiali się na sezon 2-2-2-3. Czy tak było? Naprawdę. Tego się pewnie nie dowiemy. Wiemy natomiast, że Arsenal od momentu odejścia Arsena Wengera z The Emirates szuka cały czas tej swojej tożsamości, próbuje no być znowu tym wielkim klubem. Nawet Edu użył takiego sformułowania, że okej, okay, jest Liverpool, Manchester City, zdajemy sobie sprawę z ich siły, ale to też nas wkurza i powinno nas to wkurzać, dlatego powinniśmy mieć jak najwięcej piłkarzy. O takiej mentalności zwycięzców, dlatego też tak zależało im, żeby ściągnąć Gabriela Jezusa. I tam jest taki fajny fragment w tym wywiadzie, kiedy Edu spotyka się z Gabrielem Jezusem i jego rodziną i mówi: W poprzednim sezonie to nie byłeś ty, byłeś, to nie, nie byłeś Gabrielem, byłeś troszeczkę cieniem samego siebie. I zaczyna mówić o mankamentach w jego grze. Natomiast Gabriel Jezus odpowiada: Masz rację to znaczy, że jest świadom, że jest w stanie wejść na wyższy poziom, tego jego wprowadzenie się do Arsenalu wygląda nieźle, natomiast ja nie przywiązywałbym wielkiej wagi jednak do meczów sparingowych, bo często one zupełnie nie przekładają się na to, co się później dzieje w lidze. Ten start z Crystal Palace będzie bardzo ważny bardzo ważne będzie to, żeby Arsenal to spotkanie wygrał, a jak wiadomo Patrick Vieira, dla niego to jest sprawa honorowa w z Arsenalem, pamięta Arsenal też z poprzedniego sezonu e, zwłaszcza jedno takie starcie z Crystal Palace kiedy było bardzo ciężko bo Palace są wymagającym rywalem ale o nich będę mówił w dalszej kolejności natomiast Arsenal to drużyna, która m, dostała troszeczkę wsparcia jeśli chodzi o e, takie silniki no bo Gabriel Jesus to jest jednak Łowca goli, ale też facet, który pracuje ciężko dla drużyny, potrafi zejść na skrzydło, gra bardzo dobrze tyłem do bramki. Zinchenko to jest petarda, to jest moc, to jest siła napędowa. To jest facet, który niczego się absolutnie nie boi. Bardzo często możemy go oglądać w tej strefie, w trzeciej strefie, w strefie ataku. On tam się zapędza, próbuje też rozgrywać, dośrodkowuje strzela. Także myślę, że Arsenal będzie miał dużo pożytku z tych dwóch piłkarzy i wcale. Nie powiedziałbym, że to jest coś głupiego, iść drogą Manchesteru City. Arteta zna tych piłkarzy bardzo dobrze, zna też system gry Manchesteru City i w pewien sposób ten system chciał zaimplementować do Arsenalu, ale nie miał takich narzędzi. Ma wielu zdolnych piłkarzy, bo na pewno do takich należą Odegaard, Smith-Rowe czy też Saka, ale miał od początku konkretny plan na granie. O tym też mówił Edu, że Oczarował go Arteta taką prostą, klarowną wizją tego, gdzie ten zespół powinien się znaleźć. Dlatego też przedłużano m.in. kontrakt z Mikelem Artetą, mimo że niektórzy się dziwili: No tak, to nie idzie. On bliżej jest zwolnienia niż przedłużenia kontraktu, a wcale nic takiego się nie stało. I jednak bym odczytywał ten poprzedni sezon ze względu na okoliczności utraty miejsca w Top 4, jak porażkę. Natomiast ze względu na to, co się wydarzyło na początku sezonu, jako sukces. Tak więc widzicie, z Arsenalem jest trudno. Trudno jest ocenić Arsenal jako drużynę, która ma walczyć o konkretny cel, dlatego że teraz, jak czytam sobie niemal wszystkie angielskie gazety i zapowiedzi tego, na którym miejscu będzie Arsenal i taki typ, to wszyscy typują znowu to piąte miejsce. A ja myślę, że Arsenal będzie w stanie powalczyć o to, że jest mądrzejszy o ten poprzedni sezon, jest bardziej doświadczony. No i też trener przepracował taki intensywny rok, w którym zdarzyło się wiele rzeczy, od których można się odbić. Można powiedzieć zespołowi, to zrobiliśmy źle, z tego powinniśmy wyciągnąć mityczne wnioski. To możemy jeszcze poprawić. Co mogą poprawić? Ja jestem podparty tutaj oczywiście danymi. Zawsze staram się przygotować tak dogłębnie do tego, kiedy nagrywam jakiś filmik. Arsenal tę minioną kampanię ligową kończył zwycięstwem nad Evertonem aż 5 do 1, i to była po części osłoda tego słodko-gorzkiego sezonu, ale Arsenal jednak zagrał sporo meczów na zaciągniętym hamulcu ręcznym, sporo meczów takiej niemocy, z, zwłaszcza z tymi najsilniejszymi przeciwnikami. W wielu fragmentach, kiedy, kiedy Grali, Kanonierzy, choć był taki mecz City, na przykład przegrany, po którym Guardiola mówił, że sprawili im mnóstwo problemów, mając troszeczkę racji, ale jednak to, czego mi zabrakło, to jest ta stabilizacja. A to, co mi się podobało, to jednak korzystanie z bardzo dużej liczby młodych piłkarzy. Te liczby ich też za chwilkę przy, przytoczę. W przypadku Arsenalu ta Liga Mistrzów ociera się, opiera się cała ta historia w ostatnich kilku latach w zasadzie na sześciu punktach, bo około sześciu punktów średnio Arsenalowi brakuje sezon w sezon do tego, żeby zagrać w Champions League, czyli w miejscu, w którym no, kiedyś byli na stałe, niemalże mieli tam wykupiony abonament nie tylko na fazę grupową, ale też na fazę pucharową, bo przecież oni notorycznie wychodzili z grupy i w zasadzie nie było z tym żadnego problemu. Problemy zaczynały się już, już troszeczkę Dalej. To, to też jest znamienne. Tutaj sobie takie zdanie wypisałem, że to też jest znamienne, bo z jednej strony Arsenal jest w, trudnej, w trudnym fragmencie swojej historii, bo w latach 73-79, w ubiegłym stuleciu była taka sytuacja, że klub nie był w top 4 przez 6 sezonów, czyli teraz się powtórzyła ta sytuacja. Z drugiej strony ten sezon wymknął się. W pewnym momencie z rąk. To jest też znamienne, że dwa kluby są w podobnej sytuacji: czyli Manchester United i Arsenal. Arsenal potrafił pokonać ten Manchester United i potrafił wskoczyć do, do czołowej czwórki, żeby później stracić to na rzecz Tottenhamu. I to naprawdę boli. Więc jeśli stawiamy takie pytanie, jaki jest cel Arsenalu na nowy sezon, czemu mają służyć transfery, to oczywiście cel jest dość jasny. Awans do top 4. Czy ten awans jest realny? Moim zdaniem. Tak, moim zdaniem tak, dlatego że drużyna będzie dojrzalsza o rok, będzie wzmocniona na pewno. Piłkarze, którzy przyszli, są, są bardzo realnym wzmocnieniem, natomiast trzeba pewne rzeczy poprawić. Co do poprawy, 22 zwycięstwa w poprzednim sezonie absolutnie nie możemy tego uznać za zły wynik, ale jak wspomniałem wcześniej, do Ligi Mistrzów potrzeba dwóch, trzech wygranych więcej i to mają dać Zinchenko, Rzęzus, wejra, tacy piłkarze, którzy wniosą to doświadczenie, którzy sprawią, że w trudnych momentach, nawet gdzieś tam w przerwie w szatni ktoś powie, panowie, nie ma takiej opcji, żebyśmy nie doprowadzili do remisu, albo panowie, ten mecz po prostu... Nie może nam się wymknąć spod kontroli. Prowadzimy 2 do 0 i dowozimy to do końca. Wychodzimy po przerwie i strzelamy trzeciego gola i ich dobijamy. Myślę, że te trzy remisy Arsenalu, czyli absolutna bezkompromisowość w poprzednim sezonie, bardzo dobrze oddaje naturę drużyny Mikela Artety. 61 strzelonych goli. W poprzednim sezonie to jest na pewno wynik do poprawienia po ściągnięciu takiego zawodnika jak Gabriel Jesus, także kreatywnego Fabio Vieira, także ofensywnego Zinchenki, o czym mówiłem wcześniej. Co jest budujące dla fanów Arsenalu: blisko 50% tych bramek zdobyli piłkarze, którzy mają 21 lat lub mniej, więc młodość, mimo tych wzmocnień, wciąż powinna być główną siłą napędową. The Gunners. Kto będzie gwiazdą, drużyny? To jest dobre pytanie, bo oczywiście na usta ciśnie się nazwisko Gabriela Rezusa, ale ja myślę, że ktoś z tej młodej starej gwardii, czyli jednak Buka Saka, może Odegard, który kilkoma meczami mi zaimponował. A może ktoś inny, może to Aleksandr Zinczenko. Na pewno dobry jest transfer. Między słupkami, bo nie spodziewałem się, że Aaron Ramsdale będzie bronił na tak wysokim poziomie, to się jednak stało faktem, i myślę, że bez Ramsdale'a to w ogóle nie byłoby mowy o walce o Champions League do samego końca sezonu. Więc ogólnie, od kiedy Arteta poprowadził zespół w pierwszym meczu w 2019 roku, w grudniu, przypomnijmy, debiutował jako menedżer The Gunners, aż 44-45 bramek zdobytych przez piłkarzy no takich bardzo młodych, czyli 21 lat lub Mniej i to, to jest naprawdę dobry, dobry wynik, co potrafił robić Arsenal z kolei. Potrafił na przykład bardzo dobrze bronić się przed całymi fragmentami. Tutaj Arteta odrobił swoją lekcję. Mało bramek straconych po kornerach, zaledwie trzy w całym sezonie, to pokazuje, że pewne schematy są do wypracowania na tym najwyższym poziomie. Dzisiaj kluby zatrudniają specjalistów od tego, żeby uczyli piłkarzy wyrzucać piłkę z autu, rozgrywać rzut rożny, rzut wolny. Jak ten kozak, który przyszedł do Tottenhamu, niestety dla kibiców Arsenalu z Włoch, który ma tam kilkaset sposobów rozegrania stałych fragmentów gry, pisze o tym książki i Antonio Conte będzie miał w tym aspekcie na pewno przewagę. Musimy pamiętać, że ten poprzedni sezon Arsenalu też należy ocenić poprzez pryzmat wydawania pieniędzy, bo to było ponad 150 milionów funtów wydanych na transfery. I niewiele osób już dzisiaj o tym pamięta, ale Arsenal był klubem, który wydał najwięcej pieniędzy w topowych europejskich ligach. Natomiast to, co było kluczowe, to że sześciu transferów wtedy dokonał Mikel Arteta, i każdy z nich był w przedziale wiekowym 21-23 lata, co jest, jak mawia Jerzy Engel, szalenie istotne dla, dla rozwoju klubu. Jeśli chodzi o sposób grania, bo to też jest ciekawe, Mikel Arteta chce grać tak jak, tak jak Manchester City, natomiast to posiadanie piłki jeszcze nie jest na najwyższym poziomie w przypadku Arsenalu. Arsenal nie jest zespołem, który potrafi długimi fragmentami dominować. Tak grali często za kadencji Arsena Wengera. Ta średnia w poprzednim sezonie wynosiła zaledwie 52%. To się kłóci trochę z filozofią Artety z podejściem, pressingiem, utrzymaniem się w strefie ataku przy piłce, wymianą kilkudziesięciu podań. Tego jeszcze nie potrafią dobrze robić, zresztą to jest najniższe średnie posiadanie piłki Arsenalu, od kiedy Optas licza statystyki, czyli o ile pamięć mnie nie zawodzi, a żeby mnie nie zawiodła, to się podeprę danymi, od sezonu 2003-2004, trudno mówić, trudno mówić tutaj o jakiejś kolosalnej przewadze nad przeciwnikami, wiemy też, że wiele meczów można wygrać oddając rywalowi piłkę, ale Arteta tak grać nie chce Arteta woli jednak, kiedy to jego zespół dominuje, do tego potrzeba jednak większej liczby piłkarzy kreatywnych, myślę, że taki Fabio Vieira to jest po prostu idealny zawodnik który pomoże, pomoże im to robić, gdyby do tego doszedł Tielemans, to też się otwierają zupełnie nowe Możliwości. Zimczenko jest takim bardzo nowocześnie grającym piłkarzem na, na boku, który potrafi też wcielać się w rolę rozgrywającego, więc liczba tych wariantów naprawdę bardzo mocno rośnie. Nie wiem, czy jesteście podobnego zdania jak ja i uważacie, że Arsenal może w tym nadchodzącym sezonie realnie powalczyć o top 4. Nie wiem, na ile obiektywizmu mają w sobie kibice kanonierów i uważają, że. Mikel Arteta, czyli mm, "Zaufaj procesowi", to jego hasło, będzie się spełniać i to będzie faktycznie ten sezon 22/23, w którym drużyna kliknie. Tak jak powiedziałem, na podstawie sparingów nie jesteśmy w stanie zbyt wiele ocenić. Arteta próbuje różnych wariantów na papierze, ta 11 zaczyna wyglądać faktycznie coraz mocniej. Yy, I yy. Bardzo dużo będzie zależało od tego, jak ten sezon sobie rozegrają w głowach, jak go sobie zwizualizują piłkarze Arsenalu jeszcze przed pierwszym gwizdkiem na Selhurst Park, bo będzie tam gorąco. Palace to jest zespół, który ma bardzo duże ambicje, chce wejść od razu też na wysokie obroty, to jest drużyna, która chce... Piąć się w tej hierarchii Premier League, nie być tylko przeciętniakiem, ale tak, takim zespołem celującym w miejsca 8-9 w tabeli ligowej. Vieira nie ukrywa, że to jest jego ambicja i będzie Arsenalowi trudno będzie Arsenalowi trudno wygrać ten mecz. I zastanawiam się jeszcze nad inną rzeczą, czyli jeśli Arsenal ten mecz przegra, to będzie potrafił w następnym spotkaniu szybko zareagować, czy się znowu pojawią te turbulencje. Myślę, że pierwsze, dwie, trzy kolejki dużo nam powiedzą o Arsenalu. Będziemy bardzo dużo bardzo dużo wiedzieć. Ja chciałem tylko podzielić się jeszcze z Wami taką statystyką, która tyczy się meczów rozgrywanych na The Emirates, bo wiemy, że w pandemii to się trochę odwróciło, ale ogólnie dom powinien być twierdzą. No i tutaj akurat w przypadku Arsenalu dobrze to zadziałało. Zresztą na meczu z Tottenhamem, kiedy byłem, to zaimponowała mi atmosfera na The Emirates. Widać było, że kibice po pierwsze bardzo mocno wspierają artetę przed pierwszym gwizdkiem, Po drugie, podczas meczu to jest mega jednak ładunek emocjonalny, głosowy. Bardzo mocno fani w ten mecz byli zaangażowani, to mi się podobało. Efekt tego jest taki, że też piłkarze dostali sporo wsparcia od nich. Czwarty wynik, jeśli chodzi o Premier League w poprzednim sezonie, o, ten, o wynik punktowy więc nie najgorzej, na pewno jest to do, do poprawienia. Natomiast wiemy, gdzie jest miejsce Arsenalu, ja uważam, że ono jest w europejskich pucharach, uważam, że jest w Lidze Mistrzów, konkurencja jest teraz niebotyczna, od kiedy Liverpool i City stały się tak silne i myślę sobie, że Mikel Arteta, jeśli zawali w tym sezonie i to znowu będzie miejsce piąte, 6 to zaczną się rysować problemy. Dużo zależeć będzie od, od stylu, w jakim zespół to zrobi. Natomiast bardzo ciekawy sezon. Myślę, że Arsenal, stosując terminologię skoków ze skoków narciarskich wyjętą, zbliża się do najazdu i pytanie, czy z tego progu się dobrze wybije. Ja oceniam transfery Arsenalu bardzo pozytywnie. Musimy pamiętać, że tam są jeszcze piłkarze, E, troszkę problemów teraz zdrowotnych e, miał m.in. Fabio Vieira. No jest cały czas ten bardzo dobry piłkarz, e, który w pełnym wymiarze nie może pokazać nam swoich możliwości, czyli Kiran e, Jest Smith Rowe, jest Odegard, jest Saka. Bardzo dobra jest i mocna ofensywa. Bonchetia się pokazał. Jest Martinelli, który jest przebojowy. E, jest oczywiście ściągnięty latem Gabriel Jesus. Także ja spodziewam się, że Arsenal będzie taką drużyną. Mm, na, którą, na której grę będzie nam się patrzeć coraz przyjemniej, ale Arsenal też musi nauczyć się wygrywać jak największą liczbę meczów, po prostu w brzydki sposób. Ciekaw jestem tego pierwszego meczu, tej pierwszej konfrontacji. Zacieram ręce. Prawdopodobnie na dziś wszystko wskazuje na to, że będę siedział wśród kibiców Crystal Palace. Zobaczymy, jakie to będzie doświadczenie. Już kiedyś z nimi jechałem pociągiem. I oni no powiem tylko tyle, nie wyrzucili mnie z tego pociągu i to jest jeden z moich większych sukcesów życiowych więc Liga Mistrzów dla Arsenalu, tak czy nie? Gabriel Jezus, 15 bramek, a może mniej, a może więcej jakie są Wasze opinie i odczucia przede wszystkim fani Arsenalu do Was, zwracam się z tym pytaniem wpisujcie w komentarzach, dajcie też znać czy w ogóle taka forma Wam się podoba, bo może w ogóle nie i nie będzie już drugiego odcinka to nastąpili. Nie, no żartuję. Będzie tak czy siak. Odmeldowuję się dzisiaj wystrzałem armatnim. Gdybym go tylko tutaj mógł zaprezentować, to bym to zrobił, ale niestety nie mam w domu armaty. Zobaczymy, czy będą je mieli ze sobą piłkarze Arsenalu i Mikel Arteta. Lubię ten zespół, mam do niego duży sentyment. Wbrew temu, co gdzieś tam w przestrzeni publicznej krążyło, to bzdura, że mam coś przeciwko Arsenalowi. Uważam, że Arsenal jest potrzebny, lizę mistrzów. Pytanie tylko, czy stać go na taki wyczyn. Odmeldowuję się. Ciao.